Nie jestem pewien, czy to jest dokładnie ten moment, gdzie skończyliśmy poprzedni odcinek. Ale chyba tak, dobra. Troszeczkę czasu minęło, więc trzeba się odnaleźć. Pamiętam, że chyba nie znaleźliśmy zoologicznego, więc tego poszukamy. Tylko właśnie pytanie, jak mnie potraktował save w tym konkretnym momencie? Czy już tutaj wyzbierałem wszystko, czy jeszcze wszystko raz od nowa trzeba zbierać? No bo no to by była przesada solidna. Ach, kurde, dobra, no to szybkim oczkiem pobieżnie rzucimy okiem tu. Jesteśmy po piosence. Dobra, można trenować, tylko chwyty, dobra, okej. Czyli można uznać, że tutaj, jeśli chodzi o sklep muzyczny, wszystko jest obcykane. Dobra, skok zabije, czy... Na szczęście nie. O, ale się musiała pozbierać. Ja nie trzymam teraz kółka. Połamałaś giry, Eli? Nie, na szczęście nie, ale serio, nie trzymałem kółka. Po prostu się położyła i drżała. Słuchałyśmy tego razem chyba ze 100 razy. Chyba nic tu już nie zostało. A, ukończono, dobra, czyli one nie za każdym razem skomentują, że coś zostało skończone. Ale dobra, to jest tylko sklep muzyczny. Zoologiczny mnie interesuje. A z tej strony? Może? Może nie. Nie, dobra, konik ma galop. Tam na górze już byłem, tutaj akurat. Jeśli dobrze kojarzę, no, drzwi otwarte. Znaczy częściowo... Dobra, nie, byłem tam, na pewno tam byłem. No to akurat pamiętam. No ale ten galop by się faktycznie przydał, jeszcze pamiętam gdzie jest. Gdzie jest sklep muzyczny. Nie, nie będziemy błądzić na tak małej przestrzeni. No rzekomo za mną... Powiem, czemu tak kreska połyskuje? Czyli, że co, że świeżo skończone nowe pomieszczenie? Oj, moment, właśnie takiej bocznej uliczki szukałem, bo taką ostatnio właśnie przemierzałem i znalazłem drzwi. To będzie tu. Tada! Dobra, mamy to. Przygotujmy się lepiej. Klucz z automatu, czy będę musiał wybierać? Z automatu. Klucz w zamek? No, kurde ci powiem, takich rzeczy nie widuje się często, no. Nie, no, oczywiście ktoś mógł tam przewiesić breloczek, no ale po jaką cholerę, no sorry, bardziej już się nie dało określić, że to jest właśnie do tego miejsca, ale to nie znaczy, że tu jest bezpiecznie. Dużo miejsca. Miejscówka WLF. Dobra, puste butelki. To się przyda, to jest chyba alkohol, a nie zwykła butla. Pięknie. Co możemy zmontować dla naszej Eli? Moglibyśmy mołotowa i apteczkę. Dobra, to zróbmy dokładnie w ten sposób. Takie proporcje są jak najbardziej spoko. Aha, dobra, więcej już nie. Nie mamy szmaty. Jakaś się znajdzie. O, to na szczęście chyba nie, ale co? Bear your fangs. They think we sheep. Propaganda WLF. Przypominają mi się świetliki w Bostonie. W Nowym Meksyku mieliśmy kruki. Nazywali się obrońcami konstytucji. Czyli zawsze tworzyła się jakaś grupa po prostu, która... Co to za typy? Chciała obalić rząd, albo pozostałości po rządzie. Za dużo tam zasad. Zbierali haracze, uprawiali poligamię. Świetni goście. Rany. Brzmi jak jakaś sekta. Ale tak serio, czy żeby to było pomieszczenie tylko po to, żeby sobie pozbierać zapasy? Tutaj nie będzie żadnego klikacza nawet? Nie no, świetnie jak na moje. Warto było znaleźć ten klucz. Jeszcze przeszukałem do końca. O, co my tu mamy? No, wygląda kaburę. Możesz ją wziąć? Zbirowi i duchowi by się spodobało. No nie, no, to jest kabura, no Eli... No też właśnie. I czyżby już teraz dwie pukawki na zewnętrznej? Dokładnie. Po prostu już nie trzeba będzie grzebać w plecaku. Fajnie, ale trzy pociski to nie jest zbyt dużo. Nie, fajnie, czyli Eli będzie jakby rozwijać się. Jeżeli chodzi o balistykę. O, to się może zaraz przydać, ale rzućmy jeszcze okiem. Znowu torba pełna alkoholu.
Oczywiście, jeżeli torbą nazwiecie butelkę, nie? No. Dobra, Max Butelek. To jest stały komunikat ostatnimi czasy. Dobra, gdzie się udali? Co to? To plany ataku na konwój. Rety. WLF powybijało całe wojsko. Świetliki nigdy nie były tak skuteczne. O, czyżby to była jedna z bardziej zorganizowanych grup? Paramilitarnych? Ja, dobra, uznajmy, że to wszystko. Tu. Przeczesałem to, przeczesałem tamto. Tu, tam, tam. Przejścia dalej nie ma. Okej, chyba, że przy wyjściu samym coś mnie jeszcze capnie. Jakiś zabłąkany jegomość. Nie, dobra, czyli co? Budynek z kopułą. W takim razie przypominam, że szukamy paliwa, bo już kanister mamy. Hej. No, nie denerwujesz się? Trochę. Czym? Tym, czego dowiedziałyśmy się o WLF. Są o wiele bardziej zorganizowani niż myślałam. Jak dla mnie to jest... Mówisz to, co ja przed chwilą. Musimy być ostrożniejsze. Przynajmniej nie wiedzą, że ich tropimy. Właśnie. Centrum dystrybucji racji. Ach, kurde, znowu przerwałem kwestię dialogową drugą kwestią. I było do bani. Oszalało. Ale w każdym razie dziewczyny muszą uważać podwójnie. Sporo ludzi oszalało. Czy wjeżdżamy tu konikiem, czy nie? Razem paliwa. No dobra. Fedra nieźle się tu umocniła. Nie, konikiem nie wjedziemy. W Bostonie zawsze brakowało. Przybyliście się na strzelaninę, coś tak czuję. Oni są zdesperowani. Dobra, jakiś delikatny nasłuch. Niby nic, ale ta ścieżka zostanie zbadana jako pierwsza. Ja to jest zazwyczaj ten. Na pierwszej kondygnacji od razu nie ma gdzieś ścieżki dalej, więc jakiś właśnie szufladka, w szufladce coś. To coś jest. Tylko trzeba to podnieść. Co my tu mamy? Szeregowy Miller, mamy nowe informacje, zgodnie z którymi na skrzyżowaniu Spring i 5 znajduje się działająca kryjówka WLF. Zbierz wszystkich dostępnych żołnierzy w swoim sektorze i natychmiast się tam udajcie. Dokonajcie egzekucji wszystkich podejrzanych, zabezpieczcie miejsce i zaczekajcie na mnie. Dobra, egzekucji wszystkich podejrzanych zaznaczmy, nie winnych, skazanych, zdrajców, cokolwiek, po prostu podejrzanych i gościu sobie później przyjdzie, popatrzy, no dobra, fajnie. I super, no nie, to... Znaczy, czy ja kiedyś wspominałem to, że strona rządowa była tą dobrą stroną? Nie, oczywiście, że nie. Tutaj w The Last of Us nie ma silnie spolaryzowanych grup, powiedzmy, że są ci mega dobrzy i ci mega źli. Każdy tutaj jest w jakimś tam delikatnym odcieniu szarości. Tam się nie dostanę. Dobra, jedna ścieżka. Dobra, ryzykujemy? No, jestem ciekaw. Zeskoczysz? Nie. Nie, jednak bezpiecznie mogę skorzystać z drabiny. Ej, dobra, czyli nie będę musiał trzymać kółka. Dobra, jak ona już ma leżeć, to będzie leżała. Dobra, fajnie, dobrze wiedzieć. Ja zawsze tak sobie to ustawiałem, jeżeli miałem na to wpływ w każdej grze. Po co trzymać jeden wciśnięty klawisz, jak można po prostu wcisnąć go przez dłuższą sekundę raz i już się nie martwić. No, wydaje się naturalne, nie? Jak ktoś gra inaczej, oczywiście nie osądzam, ale jak na moje masz jeden palec zajęty, więcej już powinieneś. Nie, dobra, nie ma co chyba aż tak wolno. No nie, tutaj niestety klucza nie mam, ale tu już można by było strzelić. Przeciśniesz się? Albo po prostu przejść. Dobra, teraz ty. Ej, wysoka trawa, może sprawdzimy? No właśnie, sprawdźmy leżenie może, ale nie, tutaj kucanie starczy. No, ale ten mnie nie zobaczy, bo jestem autentycznie w wysokiej trawie. Oj. Ale ten złowrogi dźwięk. Dał mi do zrozumienia, że... Ej, widział. Jakim cudem. Nie, ten złowrogi dźwięk dał mi do zrozumienia, że nie gram na słuchawkach, nie? Czyli mój głos będzie się delikatnie nakładał z grą, ale zaraz to poprawimy. Dajcie mi sekundę. Tylko się rozprawię z tą dwójką. Dobra, dwójką miejmy nadzieję, tak? Dobra, to dajcie mi sekundkę dosłownie i wybaczcie to wcześniej. Mam nadzieję, że dało się tego słuchać. W jakimś tam stopniu. To chyba... No, teraz jesteśmy w domu. Nie, mam nadzieję, że dało się tego słuchać, bo jednocześnie nakładał się dźwięk z telewizora z moim głosem, więc sorry. Jaki brak profesjonalizmu. Dobrze, telefon chociaż wyciszyłem przed nagraniem. No ale przez to spieprzyliśmy tą akcję, ale... Też pytanie, dobra, ruszałem się w wysokiej trawie i tak dalej, ale
Czyli co, no jednak mnie zauważył. No lipa trochę, myślałem, że wysoka trawa to taki bezpieczny azyl, a tu się okazuje, że nie. Chyba, że leżenie. No, przetestujmy tą opcję. Pełen ruch, ale leżę po prostu. O właśnie. Zresztą ta trawa jest na te... Nie, dobra, tutaj idziemy bokiem, nie ma co nawet tam zaglądać zbytnio. To jest klikacz i to też jest chyba klikacz, jeśli się nie mylę. Chyba. Nie, szerokim łukiem. W dalszym ciągu leżąc. Oj. O cholera. No. No nie chciałbym tutaj zacząć walki teraz, dobra? Ale to już może na kucaka? E, dobra, nie, nie. No nie mówcie, że mnie zobaczy. No przecież leżę. Bardziej się nie da. Kurde, gdyby nie ten bug. Może, a może mi się uda? Tu pod spodem, pod autem. Cholera, nie, dobra. Może się uda. Jestem na tyle daleko, że... No, żaden nie powinien się tu już wypuścić z nienacka, chyba że na kogoś wpadnę, ale dobra, to już można szybciej. Tylko... Oj. Chyba mnie widział ten dźwięk. Idzie tu? No, Eli wyciągnęła klamkę, nie? Tu na górę? No, ale będę widoczny jak na szpicy. Ja bym sobie na wieżę wszedł. Są tam krzaki zaraz obok. Gdzie jest Gina? Gina, where are you? Nie, ale dobra, chyba tutaj trzeba na górę. Dobra, oni mnie widzieli. Nie chcę uciekać teraz. No i? No ciebie to na pewno tam widzą. Nie, ale chyba się udało, dobra. Nie będę jeszcze wstawał. Ale tu już będę chyba musiał. Dobra, kościół, tak? Dobrze rozpoznaję. Witrażdże. Nie kościół. Ej, serio, czasami dźwięki, które wydaje Gina, są bardzo podobne do biegaczy. A co tutaj mamy? Trzeba będzie zeskoczyć. Chyba nie ma drogi powrotu. Dobra, byłem przeładowana na tyle, na ile może być. Tutaj dwa. O kurde. Dobra, dwie apteczki, to się może przydać. W sumie jedną bułę zgarnąłem, unik był dobry. A, no dobra, to daje największą szansę na postrzelanie sobie. O. Gołębie? Dobrze słyszałem? Grzybogołębie? No nie, no tego mi nie mówcie. Ej, dobra, pięknie. I chyba jeszcze do tego teren niestrzeżony. Co jest? Przecież to synagoga. Tak? Czyli ten nos to serio? A po pierwsze, na ścianie są menory. Żydowski świecznik. Po drugie, nie zajęłam się ogniem. Ogniem? Racja. Taki głupi żart. W odróżnieniu od innych twoich żartów? Zamknij się. Dobra, czyli jednak... No, inaczej, strzelałem po garbatości nosa, a tu się okazuje, że no, faktycznie, Żydówka. Siostra często zaciągała mnie do synagogi. Dobra, kontynuuj. Nie wydawałaś mi się wierząca. No, ale wolę przetrwania mam w genach. Przetrwania po dniu zero? Tak. I po inkwizycji, i po Holokauście. Mojej rodzinie zawsze udawało się przeżyć. Ledwo. No, kawałek historii. Nie, dobrze, nawet w czasach takiej apokalipsy ktoś tam jeszcze pamięta historię, no bo zapomnieć historię to aż prosić o powtórzenie tych samych błędów. Ej, dobra, właśnie, zaraz trzeba będzie tabletki sprawdzić, ile my tego mamy, tak właściwie. Bo max butelek, no ale wiadomo. Właśnie, czemu nie mam butelki w ręce? Dobra, tam to pewnie będzie zamknięte na 4 spusty. A tutaj może coś jeszcze znajdę. Tak rzutem na taśmę. O, proszę bardzo. Spojrzałem z drugiej strony może więcej szczęścia, ale... Innym razem. Nie będzie innego razu. Tutaj raczej backtracking nie będzie obecny w tej grze, coś mi się wydaje. O, może tu? No, dobra. Trochę boję się o zombie.
Zwłaszcza, że dają mi amunicję. Dobra, cofnijmy się. Zobaczmy, czy na pewno tam jest zamknięte wszystko. Ten... Właśnie, czy tędy przeskoczę? Jakby co? Nie. Ej, nie będzie chciało się przyciskać. Trzeba będzie lecieć głównym. Ej, przecież to jest otwarte. Oj. Oj, słyszałem to. Nie, ale dobra, mam jedną rzecz do zrobienia. Przeładować pukawkę. Wejdzie 6. Ja mam pytanie tutaj, no tu idziemy dalej, prawda? No tam nie trzeba, no przecież... A może jednak? I tu drzwi... Dobra, tutaj będzie jakaś akcja, na pewno. A tam? A tam nie powiedziane, co będzie. Znaczy tam, znaczy tu. Co może być tutaj? Pytacie, czemu chodzę z takimi obrotami? No cóż, czasami się zdarza. No, to wygląda bezpiecznie. Więc sprawdźmy najpierw tą ścieżkę. Dobra, jesteśmy po drugiej stronie. Spoko. Dobra, i tutaj spójrz na górę, podejrzewam. Mamy paliwo. Musimy tylko tam wejść. Dobra, podsunę na maksa, się ktoś wespnie i tyle. No przecież nie brzmi trudno, prawda? Nieskomplikowanie. No tylko to jest droga w jedną stronę, tak trochę. No ale dla chcącego nic trudnego, chyba jakąś tam Ellie znajdzie drogę z powrotem. Chyba. Pytanie, czy w głównym zbiorniku coś jeszcze jest? No, zajebiście. Ej, wyrażaj się. To świątynia. Mamy benzynę. Zajebiście. Okej. Okay. Dobra, niewiele jej tam w sumie zostało. Patrząc po tym, jak mocno leciała. Ale o, dobra, to się damy radę. Dobra, przyszykujcie się na zombie teraz. Trochę hałasu, trochę hałasu. Wciąż się modlisz? Czasami. Czyli serio? Tutaj po prostu zabawiam sobie przeszedł? Aha. Raz, kiedy opuszczałyśmy Jackson. Super. Robi Joella. Czasem zmawiam małe modlitwy do siebie. To pomaga? Chyba mnie uspokaja. Pozwala znaleźć perspektywę. To dobry sposób na żałobę. Na okazanie szacunku. Tego mnie nauczono. No, jest to jakiś sposób, nie da się ukryć. No dobra, mamy paliwo. Jak stąd wyjść teraz najszybciej? Co głównym wyjściem? No tak jak się spodziewaliśmy. No nie. Przypominam, wejście tutaj odbyło się na zasadzie droga w jedną stronę. Gdzieś wyjście trzeba znaleźć. Dobra, tutaj za regułami. Na upartego może. Nie, ale raczej nie, dobra. Może tutaj coś pominąłem. No są to drzwi, nie da się ukryć. A nie da się ich otworzyć. Kurde, górą? No tutaj wygląda, prosi się aż, żeby tutaj wskoczyć. W taki sposób. Da się. No inaczej, serio, aby tutaj w tym momencie wbiegały zombiaki, to no sorry, ale dałbym radę po tym wejść. Oj, dałbym radę wejść po tym na górę. No ale Ellie widocznie nie. Nie, dobra, no serio, żadne z tych? Mamy benzynę, czego chcecie? Jeszcze ode mnie. Chyba, że kolejna kabura, na przykład na broń długą z tej strony. No, jedyna rzecz, którą mogę ruszyć, to to. No właśnie, jak bardzo mogę to ruszyć? Dowolnie. Okej, okay, dobra, mamy to. A, tylko trzeba jeszcze dopchać. Obijając oczywiście o wszystkie możliwe zakamarki. No dobra, co muszę tak centralnie? Prostopadle? Czy ktoś mi... O, właśnie, widzę... Konsola sama naprowadza troszkę. Dobra, starczy. Tędy. No raczej. Dobra, co my tu mamy? O, już 11. No jakieś ulepszenie bankowo. Uuu, no co ty, to nie jest Uncharted. No ej, Eli. Bez przesady. Znaczy wiem, że trzeba będzie pewnie na tamten balkonik i to jest w miarę wykonalne, ale... No i Nathanem Drake'em troszeczkę zaleciał. Dobra, zombie raczej nie chowa się w szafie. Raczej.
Co ty gadasz, żeby nie czytać? To jest Tora. Że co? Taka księga, jakby... Jakby żydowska Biblia. No, sam lepiej bym tego nie ujął. Moja siostra by oszalała. Nasza poprzednia Tora była nadpalona. No dobra. No, nie możesz jej zabrać. Za dużo miejsca plus przynajmniej zbyt... wszystkiego nie wywali. Duże ryzyko uszkodzenia. Dobra, czyli Torę zostawiamy. A, ta. Nie, tu już więcej nic. Nie, a serio, tylko Tora? Naprawdę? Tylko coś podkręcającego więź z postacią? Zresztą, no, więź Eli. Zawsze lepiej kogoś tam dogłębiej poznać. Ale dobra, no to Uncharted. Jeśli się da. Ej, no chyba po to tutaj to wisi. No, bez przesady, już wcześniej widziałem nawet. Co o tym sądzisz? A to ona musiała, tak? Co o tym sądzę? No dawaj. Może się udać. No tak ledwo. Uważaj. Już dobrze. To jest zwykły reflektor. Dobra. Może jednak ciut wyżej. Ale huśtać się, czyli... O. No parę takich huśtnięć. I powinno zjadać. W sumie już teraz mógłbym chyba. Nawet. No, proszę bardzo. Nathan Drake byłby dumny. To nic takiego. Chodź, Dina. No, ona jest chyba ciut cięższa. Ej, ona chyba jeszcze lepiej to zrobiła nawet ode mnie. Dobra, warto się przygotować. No, jakiś jeden? Rozumiem, że jakby nie udało mi się przekraść obok tamtych na dole, to mielibyśmy walkę z zombie, ale... No, jako straszak. Jest coś do czytania. Ej, ludzie naprawdę mają bardzo ładne charaktery pisma. I o Niemczech nawet. Porucznik Torres, gdy 70 lat temu wybuchła II wojna światowa, mój dziadek zbiegł z rodziną z Niemiec. Udało mu się uciec dzięki dobroci i bohaterstwu pewnej polskiej rodziny. Odczytamy dalej teraz już z zainteresowaniem większym. Historia zatoczyła koło. Dziś w nocy całą rodziną spakowaliśmy manatki i dzięki pańskiej uprzejmości opuścimy to miasto w eskorcie pana mężnych żołnierzy. Dziękuję, że pomógł mi pan ocalić możliwe dużo z synagogi. Ciężko zostawić za sobą dom, ale koniec końców liczą się tylko ludzie. Żywi ludzie. Dźwiga pan na swoich barkach ciężkie brzemię. Pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że znalazł pan nieco pociechy w rozmowach, które toczyliśmy późno w nocy. Pozwolę sobie podsunąć. Obróć. O, to ma się dalszy. Panu pewną refleksję. Nierzadko za zakrętem oddalającym nas od lepszego świata kryje się zmiana, która nas do niego zbliży. Proszę nie tracić nadziei na lepsze jutro. Jak głosi stare przysłowie, jedna świeca wystarczy, by rozproszyć mrok. Niech Bóg zawsze ma pana w swojej opiece. Rabin Zivach Sanders. Jeśli dobrze to przeczytałem. Polska rodzina oczywiście. No i tutaj też kolejny raz warto, że taki fakt historyczny... Znaczy fakt historyczny, oczywiście to jest czysta fikcja, nie? Ale akurat sprawiedliwi wśród narodu świata, Polacy mają tam najwięcej wyróżnień, jeśli tak ładnie można, powiedzmy, określić. Ta pułapka wcześniej obrysowana na tablicy. No to mogło być właśnie udaremnienie tej ucieczki, ale... Dobra. 1774? Jesteśmy w przyszłości? Nie głupolu, to hebrajski kalendarz. Na Nowy Rok siostra zawsze dawała mi jabłko w miodzie. Oh, teraz jestem głodna. Moment. Wytłumacz mi ten hebrajski kalendarz, bo autentycznie ja nie wiedziałem, że Żydzi liczą inaczej lata. I radości z tego, że wrogowie nas nie unicestwili. Długa tradycja przetrwania. Właśnie. No niektórzy mówią o Żydach per karaluchy. No oczywiście ze względu na wytrzymałość, na karaluch bez głowy nawet przeżyje. A Żydzi jakoś są. Dobra, ale w semickie czy antysemickie tematy lepiej nie ma co wchodzić. Bo tutaj mamy wyjście. Albo wejście. Nie, no dobra, mamy wszystko co potrzebujemy. Oni tam dalej na dole są. Ej, dobra, w sumie z grubsza nic nie widać, ale ostatnio coś nie strzelaliśmy.
Więc bardzo możliwe, że teraz to się przydasz. Ale dobra, wiecie co? Taki delikatny suspens, cliffhanger. W tym miejscu skończmy, a ja zaraz momentalnie siadam do was, dla was, do nagrywania kolejnego materiału. Więcej odcinków, tym lepiej. Trzeba okienka czasowe wykorzystywać maksymalnie. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!